Hej, hi, hello. Nie od dziś wiadomo, że najlepszym sposobem na naukę i doskonalenie języka obcego jest podróżowanie. W pierwszym filmiku z serii Travel Phrases nauczymy się, jak witać się z ludźmi oraz jak poradzić sobie na lotnisku oraz w samolocie. Pierwsza część naszego filmiku to greetings, czyli powitania. Najbardziej znane i najchętniej używane to hello, hi i hej. Najbardziej formalne z nich to hello. Hi i hej lepiej nie używać do osób, których nie znamy, a są na przykład od nas starsze. Hello, hi i hej to po prostu cześć i witaj. Kolejne z powitań to good morning, czyli dzień dobry, którego użyjemy do godziny 12 w południe. Po godzinie 12 powiemy good afternoon, natomiast po godzinie 17 good evening. Po przywitaniu uprzejmość wymaga tego, aby zapytać drugiej osoby how are you, czyli jak się masz. Zazwyczaj odpowiadający nie powinien wdawać się w detale i szczegóły i po prostu odpowiedzieć good, so-so albo bad. Kiedy już przywitamy się z kimś i chcemy zapytać go o coś konkretnego lub jak sobie z czymś poradzić, możemy na przykład powiedzieć I would like to, czyli chciałbym. I would like to get to the airport. I would like to order coffee. Kiedy chcemy upewnić się, o której godzinie odlatuje nasz samolot, możemy zapytać what time is my flight? Następnie, gdy nie możemy znaleźć bramki, z której odlatuje nasz samolot, zapytamy where is gate number 7? Albo where is my gate? Kiedy po długim locie chcemy się odświeżyć, a nie możemy znaleźć toalety, zapytamy excuse me, where is the restroom? Kiedy natomiast znajdujemy się w sklepie, na przykład na lotnisku, chcemy coś kupić, jednak nie jesteśmy pewni, ile to kosztuje, możemy zapytać how much is this book? Kiedy już uda nam się przebrnąć przez lotnisko i usiądziemy wygodnie w samolocie i zgłodniejemy, jednak nie jesteśmy pewni, czy mamy zapewnione posiłki, możemy zapytać excuse me, are meals included? Jeśli odpowiedź będzie przecząca, możemy wtedy powiedzieć I would like to order something to drink albo I would like to order something to eat. Jednym z najbanalniejszych pytań, a zarazem najbardziej potrzebnym jest what is the time, czyli która godzina? Przyda się nam to szczególnie w innej strefie czasowej niż w tej, w której mieszkamy. Jednym z najbardziej stresujących momentów dla podróżnych jest chwila, kiedy wylądują oni w obcym kraju i muszą odbyć kontrolę. Kiedy na przykład mamy przesiadkę, czyli tak zwany connecting flight, możemy zapytać excuse me, I have a connecting flight, where should I go? W niektórych krajach mogą zapytać nas, po co podróżujemy? Jeśli przelecieliśmy na wakacje, możecie powiedzieć I'm traveling for leisure. Jeśli natomiast podróż związana jest z Waszą pracą, możecie powiedzieć I'm traveling for business. Następne z pytań to na jak długo przylecieliśmy. How long will you be staying? I will be staying for 10 days. Następnie, where will you be staying? Gdzie się zatrzymasz? I will be staying at the Plaza Hotel. Kiedy przylecieliśmy bez gotówki w walucie, która jest pożądana w danym miejscu, możemy zapytać where is the currency exchange, czyli gdzie znajdę kantor. Kiedy już wyjdziemy z lotniska i chcemy się dostać w nasze miejsce docelowe, możemy zapytać where is the bus stop, czyli gdzie jest przystanek autobusowy, albo where can I find a taxi, gdzie znajdę taksówkę. Kiedy już zadamy to pytanie i znajdziemy nasz środek transportu, możemy powiedzieć kierowcy I would like to go to, czyli chciałbym jechać do. Na przykład I would like to go to the beach. W następnym odcinku dowiemy się, jakie słownictwo przyda się nam w hotelu. Serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia.